Witam. Jestem kobietą przed 30 i niedawno podjęłam decyzję o zakończeniu zaręczyn. Być może słyszałeś powiedzenie, że robienie zbyt wielu przysług dla innych sprawi, że staniesz się frajerem. Cóż, nauczyłam się tej lekcji na własnej skórze, gdy byłam w szkole. Od najmłodszych lat uważano mnie za dziwaka. Miałem wyjątkowe wyczucie mody, zawsze wybierając niekonwencjonalne ubrania i fryzury. Często przerabiałam stare ubrania koleżanek, szyjąc je w różnych stylach, a nawet obcinałam im włosy nożyczkami fryzjerskimi. Początkowo moje wybory modowe były postrzegane jako dziwne, ale z czasem stały się trendem. Mój ojciec, profesor, martwił się o mnie. Zamiast zakopać się w podręcznikach, żyłam i oddychałam słynnymi zagranicznymi magazynami o modzie. Jednak to moja mama była osobą decyzyjną w naszym domu i wspierała moje marzenia. Można śmiało powiedzieć, że odziedziczyłam po niej talent. Patrząc na stare zdjęcia mojej matki, trudno uwierzyć, że była osobą z lat 60., ponieważ miała bardzo modne wyczucie mody. Nawet przez krótki czas była modelką dla magazynu, gdy uczęszczała do College U. Chociaż zawsze dopingowała mnie do zostania projektantką mody, miała jedno zastrzeżenie: moje wykształcenie wyższe. Oboje moi rodzice uczęszczali na Uniwersytet Yale, więc frustrujące było dla nich słyszeć, jak ich jedyna córka deklaruje odmowę pójścia na studia. Zdecydowanie rozumiem ich punkt widzenia, jednak w moim przypadku uczęszczanie do College U nie było priorytetem. Suzan, mimo wszystko powinnaś iść na studia, mówiła moja matka. Wierzyła, że istnieją cenne lekcje, które może zapewnić tylko uniwersytet, szczególnie w dziedzinie mody. Rozważyłam studia i przyznałam, że zapewniłyby one formalne szkolenie w zakresie projektowania mody i odzieży. Zdecydowałam się jednak nie ograniczać mojej wyjątkowości w ramach ograniczeń ustrukturyzowanej edukacji. Jako junior w szkole średniej zacząłem sprzedawać przeprojektowaną odzież używaną. A gdy coraz więcej osób wykazywało zainteresowanie moimi kreacjami, uruchomiłem kafejkę internetową pod własnym nazwiskiem. Moi rodzice byli świadkami mojego sukcesu i ostatecznie zaakceptowali i wspierali moje dążenie do realizacji marzeń. W tym samym czasie, gdy ukończyłam szkołę średnią, wynajęłam przestrzeń biurową, aby założyć własne internetowe centrum handlowe, w którym mogłam sprzedawać zaprojektowane przez siebie ubrania. Początkowo nie spodziewałam się zysków, ale przez pierwsze 2 lata straty, które poniosłam, były tak znaczne, że ledwo mogłam pokryć koszty materiałów, jednak wytrwałem, potwierdzając sobie, że te zmagania były niezbędnymi krokami w kierunku osiągnięcia moich marzeń. Po 3 latach od otwarcia firmy w końcu stworzyłam oszałamiającą suknię wieczorową, która przyciągnęła uwagę wszystkich. Doprowadziło to do tego, że moje centrum handlowe zyskało uznanie wśród tych, którzy szukali wyjątkowych i eleganckich projektów. Poczta pantoflowa szybko się rozeszła, a to, co kiedyś było tylko jednym lub dwoma zamówieniami dziennie, szybko stało się wyprzedaną kolekcją. W wieku 25 lat zostałem dyrektorem generalnym centrum handlowego, nadzorując zespół 15 pracowników. Przez kolejne 5 lat nie napotkałem żadnych znaczących przeszkód na drodze do sukcesu. Zanurzyłem się w swojej pracy, poświęcając każdą chwilę na tworzenie nienagannej odzieży. Nawet podczas jedzenia zabierałem ze sobą notatnik, aby szkicować nowe pomysły w łazience. Całe moje 20-lecie kręciło się wokół świata mody, z wyjątkiem uczestnictwa w Fashion Week podczas podróży służbowych. Nigdy nie wybrałam się na wycieczkę rekreacyjną ani nie miałam czasu na randki. Niemniej jednak nie żałowałem tego, ponieważ satysfakcja z mojej pracy przeważała nad osobistymi pragnieniami. Oczywiście wiele osób próbowało umówić mnie na randki, ale wszystkie odrzuciłam. Odnalazłam ogromne szczęście w mojej pracy, a myśl o randce z mężczyzną nigdy nie przeszła mi przez głowę. Jednak gdy zbliżałam się do 30, zaczęłam zauważać zmiany wokół siebie. Moi pracownicy, którzy byli w tym samym wieku co ja, założyli już rodziny z dziećmi. Moi koledzy z klasy zalewali media społecznościowe zdjęciami swoich pociech. Chociaż nigdy nie czułam się samotna ani nie tęskniłam za partnerem, świadomość, że mogę nigdy nie mieć okazji usłyszeć, jak dziecko nazywa mnie matką, zaczęła mi ciążyć. Od tego momentu postanowiłam chodzić na randki w ciemno co najmniej 2 lub 3 razy w tygodniu, mając nadzieję na znalezienie partnera życiowego.
Jednak pomimo moich wysiłków, nie mogłam znaleźć kogoś, z kim naprawdę bym się związała. Czułem, że podchodzę do tego w niewłaściwy sposób, ale właśnie wtedy, gdy byłem na skraju poddania się, spotkałem mężczyznę, który różnił się od wszystkich innych, których spotkałem. Był zwykłym człowiekiem, w przeciwieństwie do wybitnych lekarzy i prawników, których wcześniej spotykałam na randkach w ciemno, jednak było w nim coś, co mnie przyciągnęło. W przeciwieństwie do innych, słuchał uważnie i wykazywał prawdziwą empatię wobec mnie i moich doświadczeń w zaciekle konkurencyjnym świecie biznesu, w którym byłam częścią od 20 roku życia. Nie była to jedyna okazja, kiedy często odwiedzała sklep i zachowywała się niegrzecznie wobec sprzedawców. Za każdym razem, gdy przychodziła, nigdy nie płaciła i zabierała wszystkie nowe ubrania. To sprawiało, że czułem się bardzo niekomfortowo, bardzo się martwiłam, czy ci o tym powiedzieć, mimo że jest młodszą siostrą mojego przyszłego męża. Nie mogłam powstrzymać gniewu, gdy usłyszałam, że nie tylko zabierała ubrania bez płacenia, ale także niegrzecznie traktowała moich pracowników. Nie podobało mi się to, więc podeszłam do niej i powiedziałam: Amy, proszę, natychmiast przeproś Susan. O dziwo, odpowiedziała pytaniem, dlaczego miałabym ją przepraszać. Co zrobiłam źle? Nie wyglądała na skruszoną za swoje czyny, zamiast tego zdenerwowała się na mnie, pytając: dlaczego powinna przepraszać, nawet jako dyrektor generalny tej firmy? Nie traktuję moich pracowników niegrzecznie i nie mam do tego prawa. Nie mogłem przepuścić tego incydentu bez surowego potraktowania jej. Niechętnie, moja przyszła szwagierka przeprosiła sprzedawcę i gwałtownie wyszła. Mój chłopak, który musiał zostać poinformowany o incydencie, wykazał się nieoczekiwaną reakcją, mówiąc: kochanie, co powiedziałaś dzisiaj Amy? Powiedziała mi, że tylko przeglądała nowe linie w sklepie, a ty ją zbeształaś. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że prawda została zniekształcona, gdy przechodziła od osoby do osoby. Nie mogłem uwierzyć, jak jej słowa zostały zmanipulowane, gdy rozmawiała z bratem. Poczułem jednak potrzebę wyjaśnienia sytuacji, aby zapobiec przyszłym nieporozumieniom. Wyjaśniłem całą sytuację, mówiąc: twoja siostra przekręciła prawdę. Zachowywała się niegrzecznie wobec moich pracowników i skonfrontowałem ją z tym. Gdybyś tam była, zrobiłabyś to samo na moim miejscu, zakwestionował jednak moje działania, pytając, jak mogła się zbeształać przy tylu ludziach. Wróciła do domu z płaczem, a moja mama też jest o to wściekła. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego słuchał tylko wersji swojej siostry, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przeszłości mi ufał i wierzył. To mnie głęboko zraniło. Na domiar złego zadzwoniła do mnie moja przyszła teściowa, domagając się wyjaśnień. Susan, co powiedziałaś Amy, że tak płakała? Czy to taka wielka sprawa dać jej jeden strój jako swojej szwagierce? Jej słowa sugerowały, że jeśli źle potraktowałam moją przyszłą szwagierkę, to tak samo potraktuję ją po ślubie. Poczułam wewnętrzną złość, ale nie chciałam wdawać się w kłótnie z moją przyszłą teściową, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się ślubu. Cofnęłam się więc o krok. Po raz pierwszy musiałam zmierzyć się z tak poważną sytuacją. Po kontemplacji zastanawiałem się, czy kontynuowanie tego związku małżeńskiego było właściwą decyzją. W miarę upływu czasu moje wewnętrzne zamieszanie nasiliło się, a na 40 dni przed ślubem zapanował chaos. To właśnie ten chaos ostatecznie doprowadził mnie do zerwania zaręczyn. Przypadkowo miało to miejsce w dniu urodzin mojego ojca, ważnej daty, którą świętowałbym przed zawiązaniem węzła. Podczas rodzinnego obiadu w domu, moja matka wydawała się niezdecydowana i ciągle na mnie zerkała. W końcu zebrała się na odwagę i powiedziała: Susan, nie jestem pewna, czy powinnam ci o tym mówić i bardzo się tym martwię. Niedawno twoja przyszła teściowa otrzymała implanty dentystyczne w naszym szpitalu, ale nadal nie zapłaciła za zabieg. Może była zajęta i po prostu zapomniała uregulować rachunek? Mam do niej zadzwonić. Przypomniałem sobie, jak poleciłem klinikę dentystyczną mojej matki mojej przyszłej teściowej, gdy szukała dentysty do wykonania implantów. Wyjaśniłem jednak, że choć zaoferujemy jej znaczną zniżkę, nie będzie to darmowe,
biorąc pod uwagę, że jeszcze za to nie zapłaciła, biorąc pod uwagę mój niepokój wynikający z poprzedniego incydentu z udziałem jej córki. Poczułem się zmuszony do omówienia z nią tej sytuacji. Z poczuciem pilności podeszłam do mojej przyszłej teściowej i zapytałam ją wprost, czy wszczepiasz implanty w klinice mojej mamy? Słyszałam, że płatność nie została jeszcze uregulowana. Może zapomniałaś? Ku mojemu zaskoczeniu jej odpowiedź była absurdalna. Dlaczego miałabym myśleć, że muszę płacić? Odkąd skierowałeś mnie do kliniki swojej matki, założyłam, że to nic nie kosztuje. Czy teraz oczekujesz zapłaty? Zamożni ludzie bywają dość trudni, ile żądasz w tej chwili? I rozwścieczona, już miałam dać upust swojej frustracji, ale moja matka zainterweniowała, chwytając mnie za rękę i każąc mi się zatrzymać. Nieważne, kochanie. Twoja teściowa musiała źle zrozumieć. Uznajmy to za prezent od nas. Mama próbowała mnie pocieszyć, zapewniając, że wszystko jest w porządku. Jednak w głębi duszy nie mogłam pozbyć się wrażenia, że coś jest nie tak. To było po prostu niesprawiedliwe. Posunęli się za daleko. Chociaż prawdą było, że mogliśmy kontynuować procedurę wszczepienia implantu, mocno wierzyłem, że moja przyszła teściowa powinna była wcześniej skontaktować się ze mną w sprawie płatności. W końcu jej córka odwiedza mój sklep i wykorzystuje mnie, a teraz moja przyszła teściowa przychodzi do kliniki dentystycznej mojej matki, oczekując bezpłatnych usług implantologicznych. Wyglądało na to, że inni mogliby postrzegać mnie jako osobę, której czegoś brakuje, gdybym musiała zapłacić tylko za ślub. Nie mogłam pozwolić na taką sytuację, więc postanowiłam stawić czoła moim przyszłym teściom. Kiedy przybyłem do rezydencji moich przyszłych teściów, moja przyszła teściowa przywitała mnie jowialnie, jakby nic się między nami nie wydarzyło. Och, przyjechałaś w idealnym momencie. Właśnie miałam do ciebie dzwonić w sprawie prezentu ślubnego. Twoja mama musi być pochłonięta przygotowaniami do ślubu i mogła nie mieć czasu na rozmowę. Przygotowałam dla ciebie krótką listę. Z uśmiechem moja przyszła teściowa wręczyła mi kartkę papieru zawierającą obszerną listę rzeczy do kupienia. Kiedy na nią spojrzałem, byłem zdumiony, widząc, że moja przyszła teściowa wymieniła luksusowe marki, takie jak Hermes i Chanel, zamiast typowych prezentów ślubnych. Nazwała to krótką listą, co mnie rozbawiło. Następnie zasugerowała, abym zmieniła tytuł mieszkania, w którym obecnie mieszkam, tak aby zawierał nazwisko mojego narzeczonego, ponieważ to on będzie głową rodziny. Czułam, jak moje racjonalne ja wymyka się jej żądaniom. Czułam się, jakbym musiała błagać i oferować dużą sumę pieniędzy tylko po to, by wziąć ślub. Nie mogłam dłużej jej słuchać, a jej słowa przyprawiały mnie o mdłości. Czy ona naprawdę myślała, że jestem na tyle głupia, by zgodzić się na to tylko po to, by mieć ślub, jaką postawę prezentowała? Czy sugerowała, że chce odwołać zaręczyny? Moja przyszła teściowa wydawała się być zaskoczona moją reakcją, a jej oczy drżały. Właśnie wtedy w drzwiach sypialni pojawił się mój narzeczony, który twierdził, że z powodu pracy jest zbyt zajęty, by uczestniczyć w kolacji urodzinowej mojego ojca. Zapytał z niedowierzaniem, dlaczego miałabym mówić o zerwaniu zaręczyn z powodu tak błahej sprawy, czy nie byłam w domu, kiedy powiedziałam mu, że będę dziś pracować do późna. Czy naprawdę myślał, że moja reakcja dotyczyła wyłącznie prezentów ślubnych? Nie, tak naprawdę byłam wyczerpana. Mój narzeczony zdał sobie sprawę, że został przyłapany na kłamstwie i nie mógł kontynuować zdania. Czy wiedział, że jego matka i siostra odwiedzały mój sklep prawie codziennie, biorąc ubrania bez zapłaty? Starałam się być wyrozumiała, ponieważ wkrótce staną się rodziną, ale jak moja przyszła teściowa mogła oczekiwać darmowego leczenia w klinice dentystycznej należącej do mojej rodziny? Kiedy o tym wspomniałam, spojrzała na mnie, jakby była zszokowana. Czy nie wyjaśniłem wcześniej, że odwiedziłem ją, ponieważ mi kazała? Oczywiście założyłam, że będzie za darmo. Jak mogłam sobie wyobrazić, że będą pobierać opłaty od własnych teściów? Nie mogłem uwierzyć w jej zuchwałość. Byłem oszołomiony. W moim logicznym myśleniu szanowałem ją jako moją przyszłą teściową, ale teraz nie mogłem pojąć jej intencji. Wyraźnie wyjaśniłem, jaką zniżkę otrzyma,
więc o czym ona w ogóle mówiła? Co więcej, 8 marca przyszła do mojego sklepu ze swoimi przyjaciółkami i dlaczego nie zapłaciła również za ubrania, które wzięły? Po dzisiejszym dniu nie będę już miał z tobą do czynienia. Dlatego uprzejmie proszę o zwrot kluczyków do mojego samochodu i opuszczenie studia, w którym obecnie mieszkasz. Ponadto oczekuję, że zwrócisz pieniądze, które pierwotnie zapłaciłem, kiedy się wprowadziłeś. Jest to podobne do powiedzenia, że osoba, która jest winna, złości się na tych, którzy nie są. Niestety, prawie zostałaś moją teściową, ale teraz proszę, abyś po prostu opuściła mój dom. Ja również zamierzałem zrobić to samo, ale musimy jeszcze uregulować zaległe rachunki. Łączna kwota za implanty i ubrania to $3200, która wciąż pozostaje niezapłacona. Proszę o przelanie pieniędzy na moje konto do następnego tygodnia. Jeśli tego nie zrobisz, będę zmuszony zaangażować policję. Potraktuj tę wiadomość jako moje oficjalne powiadomienie. W tym momencie mój narzeczony zdał sobie sprawę, że straci wszystko i upadł na sofę. Uświadomiła to sobie również moja przyszła teściowa, która błagała mnie, abym została, obiecując zapłacić za ubrania i implanty. Musiała stracić rozum, myśląc, że zyska bogatą synową, ale jestem zdeterminowana, by iść naprzód i zapomnieć o dzisiejszych wydarzeniach. Nie, dziękuję. Teraz jest już za późno, w końcu odkryłam prawdę o was wszystkich, więc jak mogę kontynuować to małżeństwo? Nie musisz przepraszać ani zmieniać swojego stylu życia, ale wiedz, że zniszczyłaś życie swojemu synowi. Delikatnie odciągnęłam ręce mojej przyszłej teściowej i wyszłam z ich domu. Poczułem falę obrzydzenia, uświadamiając sobie, że niemal hurtowo sprzedałem swoje życie. W ten sposób pozbyłem się pasożytów, które były do mnie przywiązane i wyłoniłem się jako lśniąca jednostka. Bycie singlem jest wspaniałe, ale dla mnie najlepsza jest praca. Dzięki temu doświadczeniu nauczyłem się cennej lekcji. Kiedyś wierzyłem, że bezwarunkowe dawanie jest formą miłości, ale teraz rozumiem, że niektórzy ludzie wykorzystują taką hojność. Od tej pory nie będę już nierozsądnie się oddawać. Po zerwaniu zaręczyn mój ojciec odetchnął z ulgą, że nie stałam się częścią rodziny takiej jak oni i pocieszył mnie. Moja matka wspomniała, że matka Franka miała nawet czelność odwiedzić naszą klinikę, aby uregulować pozostałą kwotę za jej leczenie. Pomimo zerwania zaręczyn, nadal musiałem sobie z nią szczerze radzić. Moje pragnienie wyjścia za mąż całkowicie zniknęło. Kiedyś o tym marzyłem, obserwując ludzi wokół mnie. Ale teraz zdałem sobie sprawę, że jest dla mnie za wcześnie. Dopóki nie pojawi się prawdziwa miłość, nie planuję związku z mężczyzną. W tej chwili chcę tylko kochać swoją pracę. Dziękuję za poświęcenie czasu na wysłuchanie mojej historii. Twoja zachęta i mądre komentarze w sekcji komentarzy będą bardzo mile widziane. Polubienie i zasubskrybowanie mojego kanału byłoby dla mnie dużą pomocą. Miłego dnia.